Rozdział szósty. Powszedni chleb Było już jasne, że Aniścienka zdobył serca więźniów w swojej celi. Nikomu się nie narzucał, ani nie próbował namawiać do swoich idei, nie poniżał innych, cieszył się z każdego, kto pokochał Boga. W więzieniu panuje męcząca bezczynność. Sama świadomość, że siedzisz w więzieniu, przygnębia każdego więźnia. I ludzie oczywiście chcieli coś robić. W tym temacie Aniścienka dawał wszystkim dobry przykład. Poprosił strażnika o narzędzia i powiedział, że będzie naprawiał więźniom obuwie. Trzeba napisać wniosek do naczelnika więzienia, powiedział uprzejmie strażnik. Jednak wkrótce, ku ogólnemu zaskoczeniu, to, o co prosił, zostało dostarczone do celi. Zasiadłszy na taborecie pośrodku celi, Iwan naprawiał buty. A wokół niego też siedzieli więźniowie i coś robili. Jedni szyli, inni cerowali skarpety, niektórzy pomagali Iwanowi. I wszyscy go słuchali. To było przeobrażenie celi, przemiana ludzi. Wieść o aniścięce rozchodziła się po całym więzieniu. Iwan miał dźwięczny głos o miękkiej intonacji. Jego oczytanie dzięki książkom cioci Kati czyniło go ciekawym i zrozumiałym dla wszystkich rozmówcą. Łączył w sobie cechy kaznodziei, nauczyciela i brata dla każdego. Minął miesiąc, odkąd siedział w celi, a nigdzie go jeszcze nie wzywali. Ale nie protestował. Każdy jego dzień miał sens i był żywy. Ludzie go lubili i słuchali i rozumiał, że wszystko to jest wolą Bożą. Po obiedzie wszyscy kładli się na drzemkę, niektórzy przysiadali się do Iwana, słuchali i pytali. Wania, powiedz mi, zwrócił się do niego młodzieniec, ty często mówisz o celu życia. Ja zawsze myślałem i nadal myślę, że jest nam dane dla przyjemności. Jak to mówią, bierz od życia ile możesz, przecież żyje się tylko raz. Po co te smętne twarze, umartwianie, uniżanie? Jestem już pół roku w więzieniu i obserwuję ludzi, a na wolności też spotykałem się z wierzącymi. I zawsze mi się zdawali, a nawet teraz zdają się być ubogimi duchowo, biednymi i żałosnymi. Ty nie jesteś nieszczęśliwy, ty jesteś jakiś wyjątkowy. Powiedz mi, jak to jest! Smętne twarze, ubóstwo duchowe i żałosny wygląd mają ci, którzy mówią, że wierzą w Boga. Ale w rzeczywistości nie oddali mu swojego życia. Wierzący tak, że w pełni mu się oddali, nie mają smętnych twarzy i nie wyglądają, jak mówisz, żałośnie. Mówisz, że z życia trzeba czerpać przyjemności i w ogóle wszystko, co można. A ja bym powiedział, co potrzeba. A to, co potrzebne, jest proste nie kosztuje pieniędzy, ani nie jest kosztowne z wyglądu. Można powiedzieć taką prawdę. U Boga wszystko, co drogie, jest niepotrzebne, a wszystko niepotrzebne jest drogie. Co jest w życiu radością? To, co szybko przemija, jest jak dym. To nie jest prawdziwa radość. Radość jest tylko w tym, co wieczne, a to jest sfera duchowa. Syn marnotrawny z przypowieści Chrystusa, którą wczoraj czytaliśmy, myślał, że będzie się długo radował, kiedy odchodził z domu Ojca. Ale radość szybko minęła. Zamiast niej przyszły łzy. Radość może być w tym, co wieczne, co nie ginie. To dusza zbawiona od grzechu i od śmierci. A jeśli jest wiara bez zbawionej duszy, to jest pismentna twarz. Wierzący w Chrystusa ma życie wieczne. Chrystus powiedział: To Wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość Wasza była pełna. I nie tylko na tamtym świecie, jak często ograniczają ten dar, ale tutaj na Ziemi, kiedy dowiadujemy się o czym uczy Chrystus. Ale to się dzieje tylko wtedy, gdy Chrystus staje się Twoim życiem i osobistym Zbawicielem. Powiedziałeś wiele, odparł młodzieniec, zaprawdę, szczęśliwi ci, którzy tak pojmują życie i samych siebie. Ale jak to zrobić, Wania? Przez kilka minut wszyscy milczeli. Widać było, że odpowiedź Iwana zadowoliła pytającego. Stukał szewski młotek, a ktoś przygotowywał swój trzewik do naprawy, odrywając rozlatującą się podeszwę. A powiedz mi jeszcze coś znów głośno odezwał się młody aresztant. Wcześniej były czasy, że ludzie żyli tylko wiarą, człowiek wierzył i wszystko w tym się zawierało. Teraz tak nie jest. Teraz ludziom nie wystarczy wierzyć chcą wiedzieć. Przecież wiara nie powinna być ślepa, ale czy wiedza nie obala wiary? Na to pytanie odpowiem ci słowami apostoła: Bez wiary nie można podobać się Bogu. Poznanie zewnętrznego świata materialnego jest niezbędne, ale tak samo konieczne jest poznawanie samego siebie, swojej duszy. I tu, w pierwszej kolejności, powinna stać wiara, a wiedza za nią. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, powiedział Piotr do swojego nauczyciela. Zauważcie: Najpierw uwierzył, a potem poznał. Takie jest Boże prawo ustanowione we wszystkim. Kto wierzy we wszystko, co jest napisane w Ewangelii, ten ma poznanie. Wiemy, że miłującym Boga wszystko współdziała ku dobremu. Te wiedzę daje wiara. Zgadzam się z tobą, że człowiek potrzebuje oprócz wiary także wiedzy, ale prawdziwa wiedza jest u Boga. A powiedz wania, odezwał się staruszek w okularach, który cerował skarpety. Czytałeś nam z dziejów apostolskich, że Bóg pokarał nagłą śmiercią Ananiasza i Safirę za to, że skłamali w sprawie pieniędzy. Dlaczego tak się nie dzieje w naszych czasach? Ludzie, nawet chrześcijanie, mówią nieprawdę i żyją, a nawet mają się świetnie. To był dla nas przykład i ostrzeżenie, odpowiedział Aniścienka. Jeśli Bóg postępowałby tak z każdym, to mało ludzi by na tym świecie zostało. A teraz on daje czas człowiekowi, by się opamiętał i wstąpił na dobrą drogę. Nie myśl, że ci, co kłamią są chrześcijanami. Jeśli mówią, że są chrześcijanami, to oszukują samych siebie. Wszystko, co ukryte, stanie się jawne. Szydła w worku nie ukryjesz. Przed ludźmi można coś ukryć na jakiś czas, ale czy ukryjesz coś przed Bogiem, stwórcą i jego wzrokiem i słuchem? Podszedł do nich niewysoki staruszek, Maksimczuk, i powiedział z goryczą: Ja nawet nie mam pytań, tylko chcę powiedzieć, co mnie najbardziej boli. Rozmawiamy o religii, a ona mi w gardle stoi. Jeśli byście widzieli tyle, ile ja widziałem życia duchowieństwa z ich kłamstwami i obłudą, to wstydzilibyście się czytać Ewangelię i mówić, że to jedyna prawda. Wielu ją zna, ale kto ją wykonuje? Dziadku Maksimczuk, miękko powiedział Aniścienka. Ja właśnie dlatego czytam Ewangelię, że ona prowadzi ludzi do życia w prawdzie. Ludzie czytają Ewangelię i wiedzą o Chrystusie, ale nie widzą najważniejszego, tego, czego On naucza. A On naucza o zbawieniu duszy i słowo mówi nam przez proroka Izajasza. O wy, którzy przypominacie o Panu, nie milknijcie, Izajasz 62.6, przekład rosyjski. Wśród duchowieństwa są też ludzie godni swego powołania. Wśród dwunastu uczniów Jezusa jeden okazał się zdrajcą, ale jedenastu musimy wierzyć. Znam przypadek, gdy pewien człowiek głosił Ewangelię przez czterdzieści lat i to tylko za kawałek chleba, a przy tym pozostawał wciąż bezdusznym, nieprzejednanym i upartym. Sprawa nie jest w tym, jak długo człowiek trwa w religii, ale jak bliski jego sercu jest Jezus. Wśród duchowieństwa można znaleźć osoby o chamskiej i egoistycznej naturze, ale sama prawda o zbawieniu człowieka przez nawrócenie pozostaje niezmienna. Jeśli człowiek pokutuje ze swoich grzechów i porzuca je, Bóg czyni go sprawiedliwym. Najgorsze w religii jest maskowanie. Każdego ranka tacy ludzie ubierając się, zakładają też na siebie maskę. To właśnie jest hipokryzja, która cię dziadku oburza wśród duchowieństwa ale czy z tego powodu mamy się odgrodzić czterema ścianami i odsunąć od wszystkich ludzi? Oczywiście, że nie. Jeśli jesteś lepszy od ludzi, o których mówisz, pokaż to swoim życiem. To będzie twój wkład w budowanie Królestwa Bożego. A powiedz mi, Aniścienka, odezwał się zawsze milczący człowiek z chudą, surową i inteligentną twarzą. Mówiłeś o wierze i wiedzy. Wytłumacz mi, co to jest wiara, w szczególności chrześcijańska? Wiara to zdolność, by widzieć to, co niewidzialne. Pismo mówi: Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Chrześcijańska wiara jest czymś szczególnym to osobista więź z żywym, wiecznym Bogiem. Chrześcijańska wiara to nie tylko wiedza o Bogu. Można znać sąsiada albo kochać wszystkich ludzi na ulicy, ale nie mieć z nimi żadnych więzi. W podobnej sytuacji znajdują się miliony chrześcijan. Dla nich Chrystus jest dobrym znajomym, do którego się zwracają, gdy są w wielkiej potrzebie. Wiary nie można zobaczyć, ale można zobaczyć jej owoce, owoce przyjętego wiarą Ducha Świętego. Dary Ducha ludzie podrabiają, ale owocu życia nie da się podrobić. Wiara nie ma nic wspólnego z ludzkimi pojęciami. Zakonoznawcy i faryzeusze z czasów Chrystusa byli znawcami pisma, ale wiary nie mieli, a owoce ich życia były gorzkie. Chrystus nazwał ich pobielanymi grobami, w których jest pełno kości. Skąd się wzięła wiara? Pismo mówi. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Na zakończenie powiem, że symbolem chrześcijaństwa jest jeden Bóg, jedna wiara i jeden Chrzest. W naszych czasach ludzie nie spierają się o wiarę, ale o wyznanie i teologię, które z nich jest właściwe. To, które jest najbliżej słowa i ma dobre owoce. Po ich owocach poznacie ich, mówi Chrystus o swoich naśladowcach. Po tej odpowiedzi pytający nic nie powiedział i nie można było rozpoznać po twarzy, czy jest zadowolony, czy nie. Nadszedł wieczór. Po herbacie i apelu wszyscy zaczęli przygotowywać się do snu i już sami, nie czekając na Aniścienkę i nauczyciela śpiewu, zaczęli modlitwę Ojcze Nasz. W duchu tej modlitwy było uniesienie duszy, uspokojenie, rozwiązanie wszystkich problemów. Nie wszyscy mogli powiedzieć, że wierzą, że są czegoś pewni, że teraz wiedzą coś pewnego, ale wszyscy wiedzieli, że w tej modlitwie jest uwolnienie od bólu, złudnych pragnień i napełnienie nadzieją.